Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w łatwy sposób możemy zasilić taką 1-watową diodę z 12V. Jak wszyscy wiemy, taka dioda wymaga napięcia rzędu 3,1V i 350 mA, więc przeważnie wszędzie mamy dostępne zasilacze 12V i nie każdy wie, że dosłownie używając dwóch elementów możemy spokojnie tą diodę zasilać z 12V. Więc zapraszam do oglądnięcia mojego filmiku. Tak wygląda nasz układ, który pozwoli zasilić 1-watową diodę z 12V, dosłownie tylko dwoma elementami. Więc tak, to jest stabilizator 7805, to jest rezystor 15-ohmowy, 2-watowy i to minimum musi być 2W, może być więcej, czyli 3, może być 5W. To jest tylko ograniczone wtedy jego wielkością, tak będzie on wtedy większy. Teraz tak, jak to podłączamy? Więc tak, tu mamy wejście plusa zasilania, czyli plus 12V. Tutaj po drugiej stronie mamy wyjście na rezystor i przez rezystor wejście na naszą diodę, na plusowe wejście naszej diody 1-watowej i środkowa nóżka tego układu jest wyprowadzona tak samo do plusa naszej diody, tak? Czyli wyjście po tej stronie przez rezystor do plusa i środkowa nóżka do plusa i oczywiście do minusa diody bezpośrednio dajemy minus, zasilanie minusowe, tak? Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Ok, odpalam zasilanko. I tak jak widzicie, tutaj mamy podany dokładny prąd, jakim jest zasilana nasza dioda, czyli to jest 300 mA. Tutaj mam drugi mierniczek ustawiony na mierzenie napięcia. Więc tak, pierwsze pokażę Wam może napięcie zasilania. To będzie tutaj. Jak widzicie 12V. I możemy jeszcze sobie w sumie zaglądnąć, co tu się dzieje na diodzie. Jakie jest napięcie na diodzie? Tu mamy 2V, 2,16, 15, no nie wiem na ile dokładny jest ten mierniczek. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście elementy się grzeją, czyli wypadałoby, jeśli to mogłoby dłużej pracować, to proponuję dać tutaj radiator. No i warto, żeby rezystor też był trochę większej mocy. I przede wszystkim na naszą diodę trzeba jakiś radiator jej dać, bo one się bardzo lubią grzać, a jeżeli za długo będzie świeciła bez radiatora przy swoich w miarę maksymalnych parametrach, to może się spalić, więc proponuję tutaj założyć jakiś jej radiatorek. I teraz tak, coś jeszcze z ciekawych rzeczy. Zwiększając wartość rezystora, czyli z 15 ohmów na 20 i tak dalej, zmniejszamy natężenie prądu płynące na naszą diodę. Czyli możemy sobie zrobić, tutaj ustalić każdy prąd, czyli jeżeli damy mniej prądu, oczywiście to się wszystko będzie mniej grzało. Ja Wam jeszcze pokażę jeden układzik. Tutaj mamy taką troszeczkę zmodyfikowaną wersję poprzedniego układu. Co zmieniłem? Więc tak, po pierwsze, dołączyłem tutaj przełącznik. To jest przełącznik pięciopozycyjny, czyli wyboru z 1 na 5. Następnie parę rezystorów różnych wartości, od 15 ohmów poczynając, kończąc na bodajże 68 ohmach, 5 różnych wartości. I teraz tak, jak wspominałem wcześniej, wartość rezystora ustala nam prąd płynący na naszą diodę, czyli im większa oporność, tym mniejszy prąd. Zobaczmy więc, jak to wygląda. W tym momencie mamy włączony obwód na 15-ohmowym rezystorze. Jest 300 mA. Przełączamy na następny. Tu już jest większej wartości rezystor, bodajże 22 ohmy. Przy 22 ohmach mamy już 200 mA. No i idziemy dalej. Teraz mamy 110 mA. Teraz mamy 80, teraz mamy 60 mA. Czyli jak widzicie, zmieniając wartość oporu, zwiększając, maleje nam prąd i przy okazji dioda zaczyna słabiej świecić. Czy można powiedzieć, że zrobiliśmy taki pięciopozycyjny ściemniacz, tak? Spokojnie możecie to użyć do podświetlania sobie na przykład akwarium i zrobić dodatkowy wyłącznik, tak aby zrobić sobie po prostu raz ciemniej, raz jaśniej. Jeżeli chcecie poznać oczywiście schemat tego podłączenia, jak i poprzedniego, to zapraszam na moją stronę, będzie w opisie link do niej. Tam będzie tak samo wzór, jak przeliczyć prąd idący na tą diodę, żeby każdy sobie mógł obliczyć swój własny. Tutaj widzicie, jak to wygląda u mnie. Jeżeli Wam się film oczywiście podobał, no to poproszę tą łapkę w górę. Oczywiście jak ktoś nie zasubskrybował kanału, no to oczywiście też zachęcam do zasubskrybowania kanału. No i oczywiście zapraszam do oglądania innych moich filmów.
Macie je oczywiście na moim kanale, zaglądnijcie, poszperajcie, może znajdziecie też jeszcze jakieś inne ciekawe pomysły ode mnie. A więc tak, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.